Buongiorno, buongiorno a tutti z Włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Mille Sapori Plus i F&B. Dzisiaj chcę Wam przedstawić produkty z linii Carbone. Są to przede wszystkim pomidory, ale nie tylko pomidory. Carbone produkuje wspaniałe produkty. Dzisiaj do naszego dania użyjemy pomodorini ciliegini semi essiccati, czyli delikatnie podsuszone. Ugotujemy makaron, który wrzucę teraz, nasze 90 gram, bo on się będzie najdłużej gotował w tym przygotowaniu. Jest to makaron divella, trafilato al bronzo. Wszyscy wiemy, że trafilowane przez brąz makarony są bardziej porowate i lepiej wchłaniają nasz sos. Ten olej z tych pomidorków użyjemy do podsmażenia naszego czosnku. Makaron będzie się gotował około 10 minut, mniej więcej al dente, pamiętajcie zawsze. Woda posolona solą morską z Włoch prosto. Bierzemy nasze wongole, w nich jest trochę zalewy, bo one są już przygotowane. Przelewamy część tej zalewy, uważając, żeby jakieś ewentualne łupinki nie wpadły do środka. Podsmażamy tutaj, te wszystkie zapachy się ulatniają. Dolewamy krople białego wina. Czekamy, aż białe wino zacznie tutaj gulgotać, gotować się i alkohol będzie odparowywał od niego. Wszystkie wongole się otwierają i teraz dodaję nasze mniej więcej 40-45 gram pomidorków. Dodam trochę natki pietruszki na samą górę. Nie redukuję całkowicie naszego sosu. Makaron już jest prawie gotowy, czyli prawie al dente, ale bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, wyciągamy czosnek z naszej patelni i wyciągamy nasz makaron al dente. On tutaj się ma przygotować w naszym sosie, żeby nabrał idealnie smaku. Zobaczcie, sos idealnie się zredukował, zrobił się kremowy, został wchłonięty przez nasz makaron. Bierzemy nasz talerz, nawijamy go w naszej chochelce, przekładamy do naszego talerza i teraz cały sos, te pomidorki, wongole przekładamy sobie, troszkę pietruszki na samą górę i zobaczcie, jak to danie pięknie wygląda. Te pomidorki tutaj nadają takiego zapachu w powietrzu. Makaron z quadretti, pomidorka, wongole, nakręcamy na nasz widelec i słodkość tych pomidorków koktajlowych podsuszanych wybija się idealnie. Wongole delikatnie słonawe, z quadretti, divella pasują tutaj fenomenalnie. Zapraszam i polecam.